pytanie jest do terapeuty, Adam Nyk. Znaczy, gdyby to było tak, że terapeuci decydują o polityce państwa w takim czy innym zakresie, czy jeśli chodzi o środki zmieniające świadomość, czy jeśli chodzi o ekonomię, jeśli chodzi o wiele innych rzeczy, to myślę, że wiele rzeczy może by było prostsze. Na pewno jest tak, że są sytuacje i kraje, gdzie nie bezpośrednio może w sposób taki związany z samym paleniem, ale wyodrębnia się tetrohydrokanabinol, czyli to słynne THC, które jest w marihuanie i podaje się jako środek przeciwbólowy, tak? Bo on takie właściwości również ma. Nie jest to tak, jak niektórzy sobie wyobrażają, czy opowiadają, że na sali chorych siedzi kilka osób i sobie tam pociągają. Tak, tak. I w ten sposób się leczą, bo tak jak wiemy, preparaty z różnych roślin, substancji można wytwarzać w taki sposób, że one są w stanie też pomóc ludziom. Tak, tak jak morfinę możemy wykorzystać do celu pomocy komuś, bo go bardzo boli. Jakby tak? Pan był prezydentem, to by pan spowodował? Żeby ta pani mogła... Tak. No premierem pewnie bardziej. No nie, myślę że nie będę się szarpał na takie funkcje. Natomiast myślę, że powinniśmy mieć taką możliwość, żeby każdą substancję, która nas otacza, w zakresie takim, jaka ona może być, jeśli chodzi o jej pozytywne działanie na człowieka, była dostępna. Oczywiście, żeby to było w ten sposób stworzone, by miały do niej dostęp te osoby, które na przykład przez wskazanie lekarskie czy medyczne nie mogą uzyskać pomocy z powodu tego, że żadne inne środki nie działają. Proszę bardzo, pani Kasiu. Moje uwagi, Kasia Wojnowska, Sempruch. Moje przemyślenia w tej sprawie są następujące. Myślę, że to tak naprawdę jest informacja nowa dla wielu osób. To znaczy, że ogólnie środki przeciwbólowe, czy pochodne marihuany, czy pochodne, czy opioidy, światowo są praktycznie niedostępne. Jeżeli popatrzymy na to, i to są dane WHO, jeżeli popatrzymy na to, kto kupuje i kto zamawia największe ilości środków przeciwbólowych, to proszę Państwa, to jest 13 państw w świecie, które wykorzystują 80% wszystkich dostępnych leków przeciwbólowych. Z przykrością powiem, że Polska nie jest jednym z tych państw. Więc jeżeli porównamy na przykład ilość opioidów, które my używamy przeciwbólowo, a ile używa Austria, to na przykład to różnica jest naprawdę dramatyczna. Więc pytanie trochę dla mnie jest takie, na ile jesteśmy gotowi jako społeczeństwo, aby nasza właśnie narkofobia przekładała się na cierpienie pani Katarzyny, która dzwoniła, dzieci, które umierają w bólu, bo my jesteśmy tak przerażeni pomysłem uzależnienia, że aby nie uzależnić, godzimy się na to, że ludzie umierają w cierpieniach. Ja sama słyszałam ludzi, którzy mówili, Boże, nie podam morfiny, bo się uzależni. Więc myślę, że funkcjonujemy w świecie takiej pewnej abstrakcji i mamy tak bardzo marnie wyedukowane społeczeństwo, że my się na to godzimy. Dlatego, że jeżeli osoba, która jest bardzo cierpiąca, uzależni się od opioidów, to nie jest żaden koniec świata. To się z tego leczy. I tak naprawdę nie ma powodu, dla którego ktoś ma bardzo cierpieć, pomimo tego, że mamy tak naprawdę... Opiaty są najbardziej znanym lekiem w historii ludzkości. Natomiast my sami ich sobie ograniczamy sobie do nich dostępność, dlatego że tak strasznie niewiele wiemy o substancjach psychoaktywnych. Czy to troszkę chyba kuleje taki pogląd czy świadomość, i tu bym odniósł to do alkoholu i do narkotyków, że w naszym społeczeństwie alkohol ma dużo większe przyzwolenie i wypicie tego przysłowiowego kielicha, jak nam jest nie tak na duszy, tak, czy nas coś boli, czy nie wiem, coś z pieprzem, coś z czymś innym na żołądek, jest czymś zupełnie normalnym i nikt się nie dziwi. Tutaj w przeniesieniu do narkotyków jest to coś, co może zaskakiwać, czy budzić zdziwienie. Myślę, że brakuje nam edukacji i również edukacji na temat tego, czym są narkotyki, co za nimi idzie i faktycznie jak powinniśmy sobie z nimi radzić lub w którym momencie nie radzimy sobie z nimi wcale. Adam Nyk, terapeuta uzależnień z Monaru i Kasia Malinowska-Sempruch, dyrektor programu do spraw polityki narkotykowej Open Society Institute, byli dzisiaj z nami. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Dziękujemy. Dziękujemy, dobranoc.